Marcin Wasilewski jest gościem programu Drugiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A obok niego Tomasz Tłuczkiewicz, dziennikarz Jazz Forum. Dzień dobry. Dzień dobry. Bohaterem naszej rozmowy będzie Herbie Hancock, który we wtorek wystąpi w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE podczas festiwalu Piwnicy pod Baranami. To jest festiwal, który odbywa się pod patronatem Dwójki. Dzień później z kolei koncert Herbiego Hancocka na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Oba występy solowe, ale to chyba nie są, to nie pierwszy raz, kiedy Herbie Hancock pojawia się w Polsce. O nie, bynajmniej. Wiele razy się pojawia. Ostatnio z projektem Imagine, tym popowym z gwiazdami. Kiedy pierwszy raz, trudno mi powiedzieć. Ja osobiście miałem przyjemność go, że tak powiem, gościć i zapowiadać w połowie lat 80. Pretekstem do tego był jego muzyka do filmu Round My Midnight, którą dostał zresztą Oscara, nawiasem mówiąc. Tak się złożyło, że pokazywaliśmy na Jamboree ten film i zagrał kwartet Hancocka. Chociaż to też nie był pewnie pierwszy raz. No właśnie, to chyba trudno nawet powiedzieć. No pewnie można gdzieś to sprawdzić, kiedy był ten pierwszy koncert. A ile było tych występów, też chyba trudno zliczyć. Trudno. Powodem naszej rozmowy poza tymi dwoma koncertami jest autobiografia Herbie Hancock. W oryginale ona nosi tytuł Possibilities. To odniesienie do jednego z albumów. Ono jest oczywiste. Ale ja chciałem panów zapytać o to, kiedy Herbie Hancock pojawił się po raz pierwszy w państwa myśleniu muzycznym, kiedy było to pierwsze muzyczne spotkanie z Herbiem Hancockiem? Pan Marcin. Moje pierwsze spotkanie to była płyta Mr. Hands. Mój ojciec słuchał tych pierwszych nagrań właśnie z okresu Headhunters, Herbie Hancocka i to była moja pierwsza płyta ulubiona do dzisiaj Herbie Hancocka. Pierwszy raz miałem live okazję go słyszeć na Jazz Jamboree w 1994 roku z Wayne'em Shorterem w czasach świetności w tego festiwalu. I on wielokrotnie bywał na tym festiwalu. No, dla mnie Herbie Hancock to ogólnie mistrz świata jazzowego fortepianu. Jego dokonania są przeogromne, przeogromne. Właśnie ostatnio kupiłem sobie cały boks jego lat w Kalambii. No, to są 32 płyty, duety z Chickiem Corea, Headhunters, właśnie ten okres elektryczny. Przecież to on jest prekursorem połączenia właśnie funkowego bitu z jazzowym Fenderem, pianem Fendera. I świetnie to pole wyeksploatował i jest takim guru do dzisiaj właśnie tej muzyki funky. A zaczęło się... Proszę bardzo. Ja jestem dumny z tego, że jestem fanem Hancocka od samego początku, bowiem z biegiem okoliczności mieszkałem wtedy we Wrocławiu, chodziłem do liceum, ale byłem już wtedy jazz fanem, spotykaliśmy się w Pałacyku. W klubie studenckim Pałacyk, w takiej piwnicy, co tydzień. Niekiedy była żywa muzyka, kiedy indziej przynosili koledzy płyty. Jeden z kolegów przyniósł płytę Taking Off. To był 63 rok. To była pierwsza płyta Hancocka w trio. Fenomenalna. Watermelon Man jest na tej płycie właśnie. Sztagier jazzowy, który dopowiem, pojawia się regularnie właśnie w poranku Dwójki, między innymi. Domyślam się, a w której wersji Hancocka? Mongo Santa Maria, to on zrobił hit z tego właściwie. No, w każdym razie od tego czasu jestem wielkim fanem Hancocka. Ten okres jego z Milesem i równolegle te płyty dla Blue Note'u w kwintetach, bardzo podobnych, często z tą samą sekcją rytmiczną, są fenomenalne. To jest definicja, że tak powiem, jazzowego jazzu. A ten okres elektryczny Vandishi, to kosmos. Ten Vandishi to naprawdę jest coś niebywałego. A potem oczywiście te już stricte elektryczne, takie dansowe numery, ja to szanuję i uznaję. Może to nie jest to, co kocham najbardziej. Bardzo cenię także te popowe płyty, takie właśnie jak Possibilities, jak River. To jest też po prostu fenomenalny na najwyższym światowym poziomie. To jest mistrz świata, zgadzam się tu oburącz. Podpisuję pod Marcina stwierdzenie. To jest niesamowite. Jego zakres. Stąd wszystko w muzyce robi. Wszystko, na co ma ochotę i to za każdym razem jest najwyższa światowa półka. A czy początki tego mistrza świata były łatwe czy trudne, jak na ten czas? On się urodził w 1940 roku w Chicago.
No, muzyczne były genialne, bo on od początku to był geniusz. Jako 12-letni pianista grał z Chicago Symphony Orchestra, Mozarta czy tam coś. Tak, tak, tak. Zresztą to jest świetna anegdota, którą ja przytaczałem. Zdaje się, jeszcze przed godziną siódmą wygrał konkurs, grając jeden z koncertów, który przygotowywał przez rok, po czym okazało się, że orkiestra przesłała takie wyjaśnienie, że niestety nie posiada partytury orkiestrowej, bo to nagrodą w tym konkursie, w tych przesłuchaniach było właśnie możliwość występu z orkiestrą i musiał zmienić i uczyć się szybko innego koncertu. A później, kiedy już zagrał, okazało się, że wszystko jest w porządku. Pani nauczycielka, pani Jordan, zaprosiła go tydzień później po jego występie na koncert tej samej orkiestry i okazało się, że partytura do tego pierwotnego koncertu się znajduje. I on się dopatrywał, że to są takie trudne początki czarnoskórego muzyka, którego chcieli pewnie zniechęcić, bo nie spodziewali się, że wygra. A to przesada jest. A poza tym, po pierwszej płycie właśnie tej Kino, Miles i cała reszta, no to rocket. Po prostu nie było nic, żadnych trudności. Jak to się dzieje, że Miles Davis sięga po tak młodego muzyka. Może zapytajmy młodego muzyka, którego sięgnął inny wielki trębacz. No właśnie, bo to też jest paralela. No, taka polska być może. Super. No nie wiem, no po prostu on był genialny właśnie z tego okresu. Ja zacząłem od Headhunters, ale ten okres jego przed tym, to no był fenomenalny. Ale go zaprosił po tej pierwszej płycie w trio, a potem Taking Off. Tak, tak. No fenomenalny pianista w kwintecie Milesa Davisa. To, co on tam grał w całkiem współczesny sposób pokazał, jak można grać standardy jazzowe. Razem oczywiście trzeba dodać z Tony Williamsem i Wayne'em Shorterem i Ronem Carterem. To był magiczny kwintet, no najlepszy kwintet jazzowy, współczesnego jazzu w taką stronę grania bardziej otwartego, nowoczesnego. Do dzisiaj niedościgniony kwintet i to, co robił tam Herbie Hancock, te solówki w poszanowaniu tradycji, ale już w odniesieniu do współczesności, to coś wspaniałego po prostu. Do tej pory to się słucha, jak choćby My Fun Valentine, przepraszam, płyta live, no wystarczy posłuchać, to do tej pory działa. Herbie zresztą do niedawna, i mam nadzieję, że nie ustanie w tym, kontynuował tę tradycję. Już wtedy, kiedy był mistrzem elektronicznej muzyki, dalej kontynuował w ESOP dwa składy, drugi z braćmi Marsalisami. Jest taka fenomenalna płyta, taki hołd dla Milesa i Coltrane'a z Michaelem Breckerem w kwintecie i już nie pamiętam, kto jest na Ray Headu, chyba na trąbce. Także on dalej, jak ma ochotę, to grywa tę muzykę i dalej grywają najlepiej. Nikt nie grywa jej podobnie. Duety z Shorterem, który nadal grywa, jeżeli jest okazja. No właśnie, zresztą po śmierci Milesa Davisa powracał wielokrotnie do tej twórczości. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, którzy być może dopiero włączyli dwójkę, że właśnie dziś swoją premierę ma taki czteropłytowy album Miles Davis at Newport i jedna płyta. To są właśnie koncerty z 66 i 7 roku, gdzie Herbie Hancock towarzyszy i to są wspaniałe nagrania. Będzie można ich posłuchać dziś w Jam Session po godzinie 23 na naszej antenie. Pytanie do Marcina Waślewskiego. Jak wpłynął Herbie Hancock na pana muzykę, na pana myślenie o tworzeniu, o graniu, o komponowaniu? No, Herbie Hancock to wspaniały abstrakcjonista. Ja w młodym wieku bardziej fascynowałem się Keithem Jarrettem. Trochę ten okres właśnie w ESOP tak mnie trochę denerwował, że Hancock strasznie tak dużo gra i tak ekspresyjnie i to musiałem dojrzeć, zanim doceniłem ten styl, ten jego okres, bo on już tyle lat jest gra i tak wspaniale i miał różne okresy i wówczas mnie trochę drażnił, ale szybko przeszło mi to i zacząłem właśnie później doceniać Herbie Hancocka, ten jego język muzyczny, który jest bardzo oryginalny, no, strasznie harmonicznie myślący pianista, no to jest fenomenalne, co on robi z harmonią, jak on sam siebie
tą harmonią podkręca, zbacza gdzieś w inne rejony w ramach prostych chorusów czy harmonii, które są taką podstawą, to on na tym potrafi wychodzić w zupełnie jakieś kosmiczne rejony i to jest to, co mnie bardzo w nim pociągało i do tej pory pociąga. A czego możemy się spodziewać podczas tych występów, które odbędą się już we wtorek i w środę? To będą występy solowe, ale pojawiają się w zapowiedziach prasowych takie pytania, z jakim materiałem pojawi się Herbie Hancock, co to będzie? Trudno powiedzieć. Herbie grał solo zawsze i nagrywał płyty solo także, więc myślę, że sobie poradzi. Wypada żałować, że bez naszego udziału. To będzie kosmiczna, totalna muzyka 360 stopni, tak jak zawsze u Herbiego. Solo on nie ma w ogóle żadnych, że tak powiem, skrupułów. Herbie Hancock, koncerty w Krakowie we wtorek oraz w środę w Szczecinie. Autobiografia Herbiego Hancocka już na rynku, ale ja nie mogę nie wykorzystać obecności Marcina Wasilewskiego i nie zapytać o najbliższe plany pana Tria. Najbliższe plany Tria to jest jutrzejszy koncert Tomasza Stańko Quartet, Old Quartet, już się nazywamy, kwartet stary, tak jak rynek w Krakowie, a na rynku w Krakowie pod piwnicą, w piwnicy pod Baranami będziemy na festiwalu jazzowym 26 lipca w Trio, a 23 w Łodzi zapraszam na koncert z gościnnym udziałem Joachima Mildera w wytwórni. To będzie koncert nawiązujący do płyty Spark of Life. Tak, oczywiście. Będzie to materiał z płyty Spark of Life. A czy jest czas na to, aby myśleć o nowym albumie? Czy to jest jeszcze za wcześnie? No zawsze trzeba w jakiś sposób wyprzedzać czas. Szczególnie kiedy to dotyczy muzyki. To jest proces troszkę dłuższy. No to nie jest taśma produkcyjna. Trzeba znaleźć ten oddech, czas, inspirację, żeby napisać nowe utwory, bo tak wejść do studia, aby wejść, to nie ma sensu. Trzeba mieć coś do powiedzenia i do przekazania. Ale na pewno zrobimy to w ciągu roku, może półtora. Lato to jest taki okres, zresztą jesień również, chyba jazz cały rok bardzo dobrze się ma i wiele jest tych wydarzeń, ale na które szczególnie warto zwrócić uwagę? No, z perspektywy warszawskiej polecam jazz na Starówce. To jest urocza impreza co sobotę. W wspaniałej scenie w rynku Starego Miasta. W najbliższą sobotę Chamlet Moffett, wielki kontrabasista w bardzo fajnym składzie, do końca sezonu. Bardzo atrakcyjny program. Ten krakowski festiwal jest godny polecenia. W Szczecinku koledzy grają. Coraz więcej gmin właśnie organizuje koncerty jazzowe. Także sezon jest naprawdę bardzo bogaty i trudno wskazać na jakieś jaśniejsze punkty. W zeszłym tygodniu skończył się Warsaw Summer Jazz Day, który miał jak co roku wybitnie atrakcyjny program. Zresztą wszystkie festiwale sobie radzą świetnie. I te letnie, i te jesienne, na które już warto się przymierzyć. Nie chciałbym wprowadzać złej energii, ale kusi mnie, żeby zapytać, czy te gminne fortepiany są dobre na koncerty jazzowe, bo wiem, że różnie z tym bywa w Polsce. No zależy, kto je dostarcza, tak. Im taniej, tym gorzej. Także plus jeszcze otwarta przestrzeń, no oby nie... Deszcz to wówczas bardzo źle wpływa na strój fortepianu, potrafi się bardzo rozstroić. To w takim razie życzymy tylko tych najlepszych fortepianów w Polsce, żeby te standardy były takie jak w innych krajach, gdzie pana Trio koncertuje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Marcin Wasilewski i Tomasz Tłuczkiewicz byli gośćmi programu drugiego.